Noworoczny koncert, który odbył się w niedzielę 5 stycznia w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Wieluniu, dostarczył zgromadzonej publiczności wielu artystycznych wrażeń. W znanym kolędowym repertuarze wystąpił chór i zespół muzyki dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu oraz chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wieluniu. W koncercie, który poprowadził Włodzimierz Cygulski, wystąpił również zespół wokalno-instrumentalny drugiego ELO imienia Janusza Korczaka. Warto w tym miejscu zauważyć, że chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w pierwszej połowie grudnia minionego już roku zdobył srebrny dyplom w 10. Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w kategorii chórów dziecięcych. W przesłuchaniach konkursowych wzięły udział 24 chóry z Polski i z zagranicy. W wieluńskim chórze śpiewało 50 osób. Finałem wyjazdu do Krakowa był udział w koncercie symfonicznym w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej z udziałem skrzypaczki Ester Jo. Tymczasem posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu naszego wieluńskiego koncertu z 5 stycznia.